Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie tygodniowe dla znaków powietrznych, a więc bliźniąt, wagi i wodnika. Będzie to czytanie na pierwszy tydzień stycznia 2021 roku od 4 do 10 stycznia. Pozostałe znaki zodiaku będą w osobnych filmikach. Zapraszam do ich obejrzenia. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, do wyrażania swoich opinii, pozostawiania komentarzy. Przechodzimy teraz do czytania. Zobaczmy, co przyniesie pierwszy tydzień stycznia 2021 dla trygonu powietrznego, a więc bliźnięta, waga i wodnik. Zobaczmy, jaki to będzie tydzień dla Was, drogie bliźnięta, wagi i wodniki. Zobaczmy, co nam da ten tydzień, co nam przyniesie. Jaka jest główna energia tego tygodnia? Co odchodzi do przeszłości? Co przychodzi? Co będzie nam pomagać? Co może nam przeszkadzać? Jakie są wpływy zewnętrzne? Jakie są wpływy wewnętrzne? I jaki jest rezultat końcowy lub rada na ten tydzień? No i tak. Co tutaj głównie mamy? Dużo postaci nam się pojawia w tym tygodniu. Być może będziemy mieli w tym tygodniu do czynienia z dużą ilością osób w naszym życiu. W tym tygodniu oczywiście. Jest to takie skupienie się chyba duże też na sprawach. Dużo będziemy myśleć, dużo będziemy przeżywać też, ale bardziej na poziomie naszego umysłu. Zobaczmy główną energię, to rycerz monet. Rycerz monet mówi o tym, że potrafimy bronić tego wszystkiego, co lubimy, co jest potężne, będziemy mieli takie praktyczne podejście do życia. Wiemy, że trzeba ciężko pracować, żeby osiągnąć jakiś sukces i w tym tygodniu może tak właśnie być, że skupimy się głównie na pracy, na tym, żeby czerpać przyjemność z pracy. Zajmiemy się wszelkimi sprawami, które do tej pory mogły być dla nas jakieś mało satysfakcjonujące, mało zadowalające, no to w tym tygodniu postanowimy zabrać się za te sprawy, skupimy się na nich i będziemy starali się iść do przodu. To jest też takie, w tym tygodniu to będzie taki początek wszelkich spraw, które nie rozstrzygną się jeszcze w tym tygodniu, bo to jest rycerz monet, to jest takie bardzo powolne dochodzenie do osiągnięcia swoich celów, więc na pewno w tym tygodniu zaangażujemy się w coś, natomiast sprawy jeszcze w tym tygodniu nie będą miały swojego finału.
To jest takie po prostu rzetelne, powolne wykonywanie swoich obowiązków. Co odchodzi do przeszłości? No, do przeszłości może odchodzić jakaś osoba. Może to być osoba z trygonu wody, rak, skorpion, ryby, choć niekoniecznie. Osoba, która miała w naszym życiu jakieś znaczenie bardziej uczuciowe. To osoba emocjonalna, to osoba uduchowiona, która no, wrażliwa, która miała dla nas wiele uczuć. W tym tygodniu zostaje jakby odstawiona na tor boczny i chwilowo zostaje wycofana z naszego życia. Być może jest to też takie odstawienie na bok trochę uczuć. Skupimy się po prostu na innych celach, na sprawach bardziej finansowych, na sprawach materialnych. Być może też skupimy się głównie na pracy. Zresztą karty generalnie pokazują, że ten tydzień będzie bardziej skupiony na materii niż na uczuciach. Więc być może nawet nie jest to dla niektórych, może to nie być odejście jakiejś osoby, chwilowe wycofanie się tej osoby z naszego życia, ale takie emocjonalne odstawienie na bok chwilowo emocji i jakichś uczuć dosyć silnych i skupienie się głównie na sprawach, na umyśle, na tym, na praktycznych sferach naszego życia. Natomiast co przychodzi? Być może przyjdą jakieś dobre nowiny. Może to być też jakaś dobra wiadomość od kogoś młodego, młodszego od nas. Może to być też jakaś otwartość na naukę, jakaś kreatywność, jakiś nowy pomysł, twórczy pomysł. Może to być też jakieś przyjemne zdarzenia po prostu. To jest też takie, symbolizuje też taki początek, że ktoś po prostu przyjdzie do nas z jakimiś uczuciami. Albo też mogą to być jakieś miłe wiadomości, jakiś miły list, sympatyczne spotkanie z kimś, jakieś wzruszające wydarzenia. Mogą być to też otwieranie się przed nami jakichś nowych możliwości. Może to być też również dziecko, które w tym akurat tygodniu, na którym w tym tygodniu być może skupimy naszą uwagę, poświęcimy mu czas i będziemy go wspierać w jego dążeniach czy w jakimś kreatywnym pomyśle. Co będzie nam w tym tygodniu pomagać? W tym tygodniu pomoże nam takie skupienie się na zadowoleniu głównie siebie i na sprawieniu sobie przyjemności po prostu, tak żebyśmy sami ze sobą byli zadowoleni. Również w tym tygodniu będziemy delektować się tym, co do tej pory żeśmy osiągnęli, czyli korzystanie z tego, co do tej pory żeśmy wypracowali, to po prostu będziemy się tym cieszyć. Oddamy się po prostu zadowoleniu z tego, co posiadamy, czym do tej pory żeśmy zarządzali. Będziemy czuli się spełnieni zarówno pod względem zawodowym, pod względem swojej pasji, jakichś osiągnięć, czy będziemy zadowoleni też z naszych finansów, z tego, jak do tej pory
nasze życie się poukładało i jak do tej pory wygląda. Może to być też poddawanie się takim miłym relacjom z samym sobą, czyli odpoczynek gdzieś na powietrzu albo w zaciszu domowym, skupienie się na swoich pragnieniach, na tym, że mimo wszystko szczęście i los nam sprzyja. Co może nam przeszkadzać? W tym tygodniu może nam przeszkadzać albo osoba w postaci, tu mamy króla pentakli, czyli w jakiś sposób może to być osoba, która jest dosyć władcza, która może nam w jakiś sposób tu stać na drodze do naszego szczęścia w tym tygodniu, ale nie sądzę, żeby to była osoba, która chce nam zaszkodzić. Może być to człowiek, który jest dosyć majętny, osoba racjonalna, która kieruje się logiką. Może to być też dobry przyjaciel, dobry opiekun, jakiś materialista. I ta osoba może w tym tygodniu nie wspierać nas tak, jakbyśmy tego do końca oczekiwali. Również może nam przeszkadzać trochę takie rozleniwienie albo ewentualnie nasza rozrzutność. Być może nasze te dążenia, które będziemy chcieli rozpocząć w tym tygodniu, warto byłoby zwrócić uwagę na to, żeby za bardzo nie inwestować lub nie wchodzić w jakieś układy, w jakieś sprawy finansowe, tylko dobrze je przemyśleć, tak aby okazały się one opłacalne w przyszłości, ponieważ takie myślenie, że to nam się należy lub to jest na pewno spełni nasze oczekiwania, nie do końca może być takie właściwe w tym tygodniu. Niekoniecznie te sprawy mogą się tak dla nas zakończyć. Wpływy zewnętrzne to król mieczy, więc znowu tutaj mamy do czynienia z osobą. Być może w tym tygodniu duży wpływ będzie miał na nas osoba z postaci takiego właśnie króla mieczy, to trygon powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Albo też takie racjonalne myślenie, czyli, ale to są raczej wpływy zewnętrzne, więc myślę, że chodzi tu o osobę, która ma jakąś pozycję, osoba, która być może wam będzie pomagać w jakimś konflikcie albo znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie jakiegoś problemu. Może to być jakiś mediator, sędzia, ktoś mądry, ktoś, kto pokaże nam po prostu dobre i złe strony pewnych naszych zamierzeń, będzie kierował się logiką i będzie w stanie nam skutecznie pokazać, jak należy postępować. To jest osoba taka bezstronna, która cieszy się dużym szacunkiem i uznaniem innych osób i może nam bardzo korzystnie w tym tygodniu doradzić. Wpływy ukryte to gdzieś wewnętrznie czujemy się przybici,
Być może są jakieś sprawy, które nas dosyć mocno w tym tygodniu gdzieś tam dręczą, które mają na nas, miały na nas jakiś bardzo taki bolesny wpływ. To jest takie poczucie rozczarowania i smutku. I być może w tym tygodniu gdzieś to w nas będzie się działo wewnętrznie. Możliwe, że jest to związane z odejściem tej właśnie osoby, królowej kielichów, i rozpoczęcie tych wszystkich nowych działań, które się tutaj pojawiają, może być troszkę utrudnione przez właśnie takie emocjonalne, jakieś jeszcze cierpienie, jakiś ból emocjonalny, smutek i niepokój w związku z tym, że ta osoba od nas odeszła. Karta ta mówi przede wszystkim, że powinniśmy się kierować też takim, przerobić to w sobie, tak? Czyli okazać takie współczucie i zrozumienie, nie pomnażać tego smutku w sobie, starać się z tego wyjść. I myślę, że w tym tygodniu, w takim właśnie racjonalnym podejściu i w myśleniu, pomoże nam taka osoba, która jest jak ten król mieczy, czyli doradzi nam, byśmy nie kierowali się, nie siedzieli w tym naszym bólu, w tym naszym rozpamiętywaniu tego, co było, co się wypaliło lub odeszło, tylko żebyśmy racjonalnie starali się podejść do życia i nie tkwili po prostu w takim stanie zawieszenia, w tych złych emocjach, żeby wyjść z tego poziomu umysłu. Rezultat i rada końcowa to, no, znowu królowa mieczy. Być może kolejna osoba, która pojawi się w tym tygodniu i będzie dla nas jakimś wsparciem. Myślę, że pomoże nam ukształtować nasze decyzje. To jest też osoba doświadczona, która być może przekaże nam jakieś ważne wiadomości. Są to osoby, które wiedzą, jak podejść do życia, wiedzą, jak należy postępować, podążają tym swoim własnym rytmem i są uczciwe w tym, co robią. I wskazówka to jest właśnie taka na przyszłość, żeby zachować tą uczuciowość w sobie, ale jednocześnie, żeby kierować się, być niezależnym, być inteligentnym, spostrzegawczym i racjonalnym. Czyli myślę, że nie skupiać się w tym tygodniu na tym, co odeszło, co było, skupić się na sobie, na delektowaniu się tym, co do tej pory żeśmy osiągnęli, i rozpoczynaniu czegoś nowego, pójściu w nowym kierunku w tym tygodniu. Nie rozpamiętywaniu tego, co było, co odeszło, skupieniu się przede wszystkim na sprawach zawodowych, bo to też karty te mówią głównie o sprawach zawodowych, i uporządkowaniu tego wszystkiego, odnalezieniu swojego miejsca w życiu, ale skupieniu się w tym momencie na tym, na innych aspektach swojego życia, nie na uczuciach. I to tyle dla Trygonu Powietrza. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, do komentarzy. Jeżeli Wam się podobało, to bardzo proszę pozostawić jakąś wiadomość, żebym wiedziała, że to, co dla Was robię, to jest przydatne. Dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmików.